Marta! Spokojnie. Powiedziałem jej, że strzelimy sobie parę pik. Okej. Nadal mi odpowiedziałeś mi na pytanie. Kto to jest? Bo nie dałeś mi dojść do słowa. To jest twój kochanek, tak? To dlatego wysłałeś Olę do kat... Jezus Maria! Piotrek! Przecież... Boże, przecież ty masz córkę! I kota! Nie mam kota. Nie masz kota? Kolejne kłamstwo! No możesz wymordelić, ale ja cię nie poznaję. Jesteś gejem, związujesz swoich kochanków w salonie, okłamujesz swoją córkę, siostrę! To nie jest mój kochanek! Tak, jasne, aha. Kolejne kłamstwo. Założę się, że nie powiedział ci, że jest żonaty. Rozbijesz małżeństwo, wiedziałeś o tym? To Adam Chotecki. Syn ministra Choteckiego. Chidłoprzysz się z synem ministra? To nie jest mój kochanek! Nie, nie, poczekaj, nie, posłuchaj, Piotrek, ja rozumiem. Jeżeli jesteś gejem, okej, ja jestem tolerancyjny. Ale żeby syn ministra Piotrek... Nie jestem gejem! Ja jestem gejem. Zamknij się! Porwałem. Co zrobiłeś? Porwałem syna ministra. Dlaczego? Żeby nie zamknęli bazaru. Dziękuję. Porwaliście go? Nie iście. Jak ja tu przyszedłem, to on już siedział związany i na dodatek kopnął mnie w jaja. Piotrek, powiedz jej. Michał nie miał z tym nic wspólnego. A mogę wiedzieć, co ty sobie właściwie myślałeś? Ja mu mówiłem, że nie można tak porywać ludzi. Piotrek, powiedz jej. Wrzucają nas na bruk. Sprzedali nas za parę groszy. I dlatego wciągasz w to Michała? Przykro mi, tak wyszło. Jak chcesz kogoś porwać, dzwonisz do mnie, a nie do Michała. Słucham? Nie gniewaj się, kochanie. Marta, już mówiłem Michałowi, nie chcę was w to wciągać. Ale daj mi chwilę pomyśleć. O, masz następne. Nie, Marta, dobra, nie myśl, wypuśćmy go i po sprawie. Postawiliście żądania? Nie, jeszcze nie rozmawialiśmy z ministrem. Dobrze, to utnijmy mu palec i wyślemy jego. Nie chcę mu niczego ucinać. No to ja mu utnę, wsadzimy go do lodu, to mu później przyszyją. Przecież nie będziemy mu nic ucinać, nie kroi się ludzi po kawałku. Ale musimy zrobić coś, żeby nas potraktowali poważnie. Mamy dzisiejszą gazetę? Nagramy go i wyślemy im film. Michał, wyciągnij go z szafy. Ale to Piotrek go tam wsadził. Michał! Dziękuję.